funkcjonowała bez znacząco dłuższych przerw niemal 28 lat. Niestety każda budowla z biegiem czasu po prostu się starzeje. Konieczne jest dokonywanie niezbędnych remontów i napraw. Wraz z nieustannie postępującym rozwojem technicznym zmieniają się rozwiązania technologiczne, mamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych urządzeń i aparatury. Jednakże niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie zastosować tych nowych elementów, nowinek technologicznych w starej strukturze, dość często niespełniającej obecnych wymagań i przepisów. Ponadto w dobie wielu zagrożeń cywilizacyjnych, chociażby w ostatnim czasie pandemia COVID, konieczne było zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na pływalni, co w niemal 30-letnim budynku było dla nas ogromnym wyzwaniem. Przez kilka ostatnich lat prowadziliśmy na pływalni szereg prac naprawczych, aby zapewnić naszym klientom, mieszkańcom miasta i okolic, a przede wszystkim uczniom siedleckich szkół możliwość korzystania z basenu. Nie tylko na potrzeby doskonalenia techniki, ale przede wszystkim nauki pływania w ramach odbywających się tutaj lekcji WF. Niewiele osób ma świadomość lub pamięta, ale w pierwszych dniach mojej pracy, dość krótkiej w tej szkole, to właśnie remont pływalni był pierwszym i najważniejszym elementem. Chodziło dokładnie o podmurowywanie niecki basenowej, aby nie zapadła się głębiej i nie pękła. W kolejnych latach prowadziliśmy pracę nad wymianą uszkodzonych rur doprowadzających i odprowadzających wodę ze stalowych bądź żeliwnych na wykonane stworzywa oraz szereg napraw w pomieszczeniach bezpośrednio wykorzystywanych przez klientów, takich jak przebieralnie, natryski, toalety i wiele, wiele więcej. Ponadto, ponieważ pływalnia zasilana była w energię elektryczną z jednego źródła razem ze szkołą, często dochodziło do awarii, które powodowały, że poszukiwania źródła trwały kilka godzin albo nawet dni, żebyśmy mogli znaleźć, gdzie leży źródło. Dlatego też starałem się zapewnić płynność pracy naszego basenu. Jednocześnie zabiegaliśmy u władz o środki na remont kapitalny pływalni. Nasze szanse wydawały się niewielkie, ale nie traciliśmy nadziei. Kiedy w mieście zaczął funkcjonować drugi nowy obiekt, nasze marzenia o większym remoncie przy dłuższym zamknięciu pływalni stały się bardziej realne. A lata mijały. Z ogromną radością, a zarazem pewnym niedowierzaniem, przyjęliśmy zatem informację na początku roku 2022 o pojawieniu się możliwości wykonania projektu, a następnie o uzyskaniu środków na, powiem w cudzysłowie, postawienie pływalni od nowa. Tak, postawienie, bowiem nowa pływalnia powstała w istniejącej zewnętrznej bryle. W zasadzie zmieniło się wszystko. Wszystko, co było możliwe, aby nowa pływalnia spełniała wszystkie wymagania, które muszą spełniać tego typu obiekty, jednocześnie będąc atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportu i pływania rekreacyjnego. Szanowni Państwo, o funkcjonowaniu poprzedniego obiektu usłyszycie podczas prezentacji za kilka chwil. Skupię się zatem na tym, co ma miejsce tu i teraz. Wiele osób tu obecnych korzystało zapewne z poprzedniego basenu i to Wy, drodzy Państwo, drogie dzieci, będziecie w stanie najlepiej ocenić różnice oraz zastosowane obecnie rozwiązania, zarówno w wyglądzie, udogodnieniu, jak i funkcjonowaniu pływalni. Chcę w tym miejscu wymienić najbardziej istotne, nowe rozwiązania, których nie było w poprzednim basenie. Przebieralnia i natryski na parterze dostosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym system powiadamiania o nagłej potrzebie udzielenia pomocy oraz nowym, dodatkowym wejściem na halę basenową. Dźwignik do opuszczania do wody osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pełnowymiarowość 25 metrów. Poprzednia niecka miała rozmiar delikatnie mniejszy. 6 torów pływackich w miejsce poprzednich 5. System automatycznego pomiaru czasu wraz z tablicą wyników. Udogodnienie podczas organizacji zawodów. Nagłośnienie hali basenowej. Wykonanie nieckiej ze stali kwasoodpornej zamiast płytek ceramicznych. Dzięki czemu przy zachowaniu wszelkich procedur oraz odpowiednim uzdatnianiu oczyszczaniu wody zmniejsza się konieczność częstego zrzucania jej celem wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Dotychczas odbywało się to co najmniej 2 razy do roku. Zakup profesjonalnych maszyn do czyszczenia powierzchni, nowa centrala wentylacyjna, nowa technologia uzdatniania i oczyszczania wody. Szanowni Państwo, remont czy przebudowa pływalni dla większości mieszkańców miasta oraz tutaj obecnych kojarzy się zapewne z tym, co bezpośrednio jej dotyczy. Czyli budynek, szatnie, kasy, przebieralnie, natryski, toalety i właściwa hala basenowa.
Dlatego też czuję się w obowiązku przekazać kilka istotnych informacji dotyczących realizacji całej inwestycji o nazwie przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8. W ramach przebudowy pływalni udało się zrealizować kilka ważnych, ujętych w projekcie bądź dodanych w trakcie prac zadań, bezpośrednio powiązanych z nią. Część z nich możecie Państwo zobaczyć będąc właśnie w tej sali, część zaś obserwujemy na zewnątrz budynku. W czasie prac budowlanych wykonano bowiem wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej, tutaj właśnie po mojej prawej stronie, wraz ze schodami na zewnątrz, w ramach usunięcia jednego z wejść z hali z korytarza przy portierni, wymieniono drzwi wejściowe na salę gimnastyczną oraz drzwi do łącznika ze szkołą właśnie z korytarza przy wejściu do pływalni. Wstawiono okna witryny oddzielające salę gimnastyczną od sali na piętrze. Jest to po mojej lewej stronie, proszę Państwa, te okna tam na górze, które dotychczas wiatr sobie tam hulał. Wybudowano rampę i zainstalowano windę towarową zewnętrzną na potrzeby dostaw chemii basenowej. To będzie można zobaczyć na zewnątrz. Wykonano dodatkowe wejście do budynku do centrali wentylacyjnej. Szanowni Państwo, na podziękowania będzie czas w dalszej części uroczystości, ale już w tym momencie dziękuję wszystkim zaangażowanym za to, że od dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sielcach mamy możliwość korzystania z zupełnie nowej, nowoczesnej pływalni. Niech dzięki korzystaniu z tego obiektu spełnią się marzenia wielu młodych ludzi o karierze sportowej. Niech pasjonaci pływania rozwiną i doskonalą swoje umiejętności pływackie, a dorośli niech znajdą miejsce do relaksu i odpoczynku po dniu pracy. Swoje wystąpienie zakończę cytatem Wacława Zarzyckiego z książki pod tytułem Nauka pływania, wydanej w 1923 roku. Pływanie to połączenie ruchu, ożywczego działania różnic temperatur na skórę i bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych. Wszystkie te czynniki mają nader dobroczynny wpływ na człowieka. Rozkosz, jakiej doznaje pływak, wytwarza stan błogości i wesela. To też w kąpieli, a nie przy uprawianiu sportów wodnych, nie bywa się smutnym ani zgryźliwym. Wesołość, pogoda ducha to skutek pływactwa, uprawianego bądź jako rozrywka, zabawa, bądź jako sport. Dziękuję bardzo.